Jakiś czas temu na grupie facebookowej Dobra Pamięć Kru otrzymaliśmy pytanie, w jaki sposób uczyć się farmakologii, jak zapamiętywać szereg różnych pojęć związanych właśnie z farmakologią. Postanowiłem pokazać na naszej grupie w jaki sposób możemy to robić poprzez Excela, a właściwie Pałac Pamięci, który w nim stworzyłem. Ja oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś dołączył do naszej facebookowej grupy Dobra Pamięć Crew, bo właśnie jest to miejsce do wymiany naszych spostrzeżeń, do komunikowania się i pytania w jaki sposób uczyć się XYZ, jak zapamiętać dane pojęcia. Po to właśnie stworzona jest ta grupa. Dobra Pamięć Pozwoliłem sobie wziąć pojęcia, które podesłałaś, przerobić je po swojemu, dodać skojarzenia, które są zgodne z moim konkretnie mózgiem, ale oczywiście możesz wykorzystać swoje upodobania, swoje doświadczenia, żeby też podobne skojarzenia sobie stworzyć. Ja nie wszystkie pojęcia tutaj znałem, także może to być czasami trochę śmieszne, trochę naiwne. Natomiast tak bym chciał to zapamiętać. W pierwszej kolejności. Wykorzystuję pałac pamięci, który jest moim poprzednim mieszkaniem, moją kawalerką, w której kiedyś sobie mieszkałem. A że mam 10 pojęć, to wziąłem sobie 10 pierwszych stacji. To są drzwi do mieszkania, miejsce przy zlewie, przy lodówce, przy drzwiach z łazienki, pralka, toaleta, umywalka, wanna, wejście do salonu. To są pierwsze stacje w moim pałacu, które sobie tutaj przygotowałem na potrzeby tego ćwiczenia. Pojęcia, które mamy to klonidyna, działanie ośrodkowe, uwalnianie noradrenaliny RR, sedacja. Nie wiem czym to jest, niestety nie znam się. Działanie obwodowe, uwalnianie noradrenaliny ponownie, uwalnianie oporu obwodowego, nadciśnienie tętnicze, objawy abstynencji. I teraz tak, stacje już mam przygotowane, bo pałac pamięci jest już jakby przygotowany wcześniej. Teraz to co ja muszę zrobić, to zamienić sobie pojęcia z kolumny A na skojarzenia z kolumny B zatem klonidyna, mnie osobiście klon moglibyśmy go skojarzyć z jakimś liściem klonu, prawda, z jakimś drzewem. Mnie się kojarzy z Naruto, to jest takie anime, w którym główny bohater potrafił jakby klonować się i po prostu kojarzę sobie tego Naruto jako klona, który jeszcze może dodatkowo trzymać dynię. Tutaj pomysł też identyczny miał Krzysztof, jest to fajny pomysł i wyobrażam sobie po prostu przy drzwiach z mojego mieszkania takiego klona Naruto z dynią. I jak sobie we wspomnieniach patrzę na to mieszkanie, to widzę klona Naruto z dynią. Aha, czyli klonidyna. Jedziemy dalej, wchodzę do mieszkania i przy zlewie widzę. Jest taka pani profesor siroda i mnie się ona będzie kojarzyła z działaniem ośrodkowym. Mnie to w zupełności wystarczy. Jak sobie pomyślę, siroda, Aha, bo działanie ośrodkowe. Tutaj nie musimy wymyślać um, słówek zastępczych do każdego poszczególnego słowa. Ja nie jestem tego fanem, bo jestem fanem raczej e, bardzo dużej kondensacji. Więc widzę sobie przy tym zlewie Panią Profesor Środę, może jakiś wykład wygłasza, coś tam opowiada, whatever. I teraz idziemy sobie dalej. Przy lodówce widzę Norka w kajdankach. Norek to jest ten, ta postać z serialu Miodowe lata, bardzo charakterystyczna, bardzo taka zwariowana, zakręcona, neurotyczna wręcz. I wyobrażam go sobie w kajdankach, ponieważ za chwilę będzie z tych kajdanek uwolniony. I kojarzy mi się to właśnie, że ten norek uwalniany z tych kajdanek. Aha, czyli uwalnianie nor adrenaliny, bo norek, nor to jest bardzo podobne, podobnie, podobne brzmienie, prawda? I tak sobie to wyobrażam. On czuje adrenalinę, bo zaraz będzie pozbawiony tych kajdanek, będzie mógł znowu poświęcać się swoim zachowaniom, wymyślać jakieś nowe biznesy z Karolem, etc. I to widzę przy lodówce. I teraz sobie mogę szybki, szybki taki. Yy, takie przypomnienie zrobić w myślach bez patrzenia w Weksel, że kiedy wchodzę sobie do mieszkania, widzę Naruto i jego klona z dynią, czyli klonidyna. Kiedy wchodzę sobie i widzę przyzlei panią profesor sirodę, to jest działanie ośrodkowe. Potem przy kolejnej stacji widzę tego nurka w kajdankach aha, czyli działanie nor uwalnianie, bo, bo kajdanki uwalnianie nor adrenalin. I przy drzwiach z łazienki, przy kolejnej stacji, widzę Brygadę RR w Sedanie. I teraz tak, Brygada RR to jest taka, jakby kreskówka, więc postaci z tej gry, z tej kreskówki. Wyobrażam sobie w samochodzie, który jest na przykład w typie sedan. To jest taki typ samochodu, na przykład może to być jakiś stary samochód, jakieś Volvo, cokolwiek. No ja jestem facetem, więc mi to od razu coś mówi. Jak ty nie jesteś osobą, która zna się na samochodach, to ta sedacja może być czymkolwiek innym. Myślę, że coś tutaj się jeszcze da fajnego wymyślić. Mnie się z sedacją kojarzy z sedan jako typ samochodu, z RR, Brygada RR. Może to być równie dobrze zespół R z Pokémonów, cokolwiek. Um, I wyobrażam sobie na przykład, że oni w tym sedanie siedzą, puszczają głośną muzykę, i to się wszystko odbywa przy drzwiach z łazienki. Działanie obwodowe, wyobrażam sobie moją matematyczkę z podstawówki, która uczy mnie pola na obwód. I to się dzieje przy pralce. Uwalnianie noradrenaliny, to może być zupełnie ten sam obraz, co mieliśmy wcześniej, norek w kajdankach. Natomiast. Y może na przykład w konwencji takiej, że ta matematyczka uczy obwodu, właśnie tego norka w kajdankach, żeby trochę było inaczej. Przy kolejnej stacji, przy umywalce, jest uwalnianie oporu obwodowego. I teraz wyobrażam sobie Rejmana. Rejman to jest taka postać z gry. I ta postać, jak ginie, jak, jak się skujemy w tej grze, to ona robi się takim pontonem, takim napompanym pontonem, jakby tak wybucha wręcz, coś takiego. I kojarzy mi się to właśnie z uwalnianie oporu. Uwalnianie oporu, kiedy ta postać wraca do tej swojej normalnej formy, z tej takiej bańki. Wiem, że to trochę może brzmi skomplikowanie, ale to jest skojarzenie robione typowo pod mój mózg, bo nie chcę tutaj jakby sztucznie wymyśleć jakichś prostych skojarzeń, uniwersalnych, bo ja nie lubię takich jałowych skojarzeń, to ma jakby przydać się mi, a Tobie chcę pokazać, że równie dobrze możesz wykorzystać coś typowo z Twojego doświadczenia. Najlepiej właśnie coś takiego typowego Twojego, żeby to nie było takie a, jakby podręcznikowe, kto, bo, bo pamiętaj, że jak patrzysz swoje notatki, to one mają być sensowne dla Ciebie, nie dla innych, to jest najważniejsze. Okej, okay. i widzę sobie tego napompowanego Reimana, czyli uwalnianie oporu obwodowego. Okej, okay, nadciśnienie tętnicze. Mam jednego członka w rodzinie, który ma tego typu jakby problem z nadciśnieniem, więc wyobrażam go sobie jeszcze przy okazji, żeby trochę napompować, że tak powiem, ten, ten obraz, to napompowane koło, przy nim żeby sobie przypomnieć, że chodziło o nadciśnienie. I to widzę przy wannie, może nawet w samej wannie. Objawy abstynencji, wyobrażam sobie jakiegoś menela, może z jakiegoś filmu, jakiegoś znanego menela, który wraca do normalnego życia, zaczyna pracować, układa sobie to życie, pięknie pachnie, jest jakby, może nieumalowany, ale fryzurka jest taka już typowo do pracy, wraca do żywych, rezygnuje z alkoholu, jest totalnym abstynentem i to widzę przy wejściu do mojego salonu z poprzedniego mieszkania. Okej, okay, i gdy sobie już stworzę takie obrazy, które od razu mówią mi o tym wszystkim, co tam sobie wymyśliłem, to mogę wtedy usunąć sobie kolumnę A, żeby sobie jeszcze to wszystko powtórzyć. I za pierwszym razem może się okazać, że jeszcze nie wszystko jest tutaj sensowne, nie wszystko jeszcze mi się przypomina, ale to w takim razie wtedy sobie wracam i wymyślam nowe skojarzenie. Właśnie po to to robię, żeby na bieżąco sobie dawać feedback, czy weryfikować, czy to jest sensowne, czy nie. Ok, klon Naruto z dynią przy drzwiach. Klonidyna. Profesor, Środa przy zlewie. E, I tam było działanie ośrodkowe. Norek w kajdankach, uwalnianie noradrenaliny. Brygada RR w sedanie. RR, sedacja. Matematyczka uczy obwodu. I tam pamiętam, że było chyba działanie obwodowe. E, uwalnianie noradrenaliny będzie znowu tutaj, bo jest Norek w kajdankach. Napompowany Rayman. I tutaj było. Uwalniania e, oporu oporu. I tylko teraz muszę sobie przypomnieć, jakiego. E, I właśnie tutaj widzę, że mam problem z tym z konkretnym skojarzeniem. Tutaj było na pewno naciśnienie tętnicze i tutaj były objawy abstynencji. I teraz sprawdźmy sobie właśnie dobrze, że też tutaj nie pamiętałem tej ósemki do końca. Uwalnianie oporu obwodowego. E, czyli w takim układzie mogę sobie jeszcze coś do tego Raymana do, dokleić, żeby było jeszcze bardziej wyraziste to skojarzenie. Oporu obwodowego. Hmm, 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 hmm. eee, Okej, okay. to może Rayman robi trening obwodowy, na si jakby na siłowni, bo jest taki rodzaj treningu. I teraz mi się na bank już to wszystko fajnie zgra, żeby sobie jeszcze raz powtórzyć. Znowu sobie robię powtórkę, taką szybszą. Co to był Norek w Hejdankach? Uwalnianie noradrenaliny. Eee, a co to był napompowany Rayman, Robi trening obwodowy na siłowni. Uwalnianie oporu tętniczego tak obwodowego. A, widzicie, nie jest tak prosto. Jeszcze raz, matematyczka uczy obwodu. Eee, ok, czyli działanie obwodowe, norek w Heidangach, uwalnianie noradrenaliny napompowany rajman robi trening obwodowy na siłowni, uwalnianie e, oporu obwodowego. Na tej zasadzie to było. I teraz, jak już mam te wszystkie skojarzenia zweryfikowane, nawet ten Rayman, który mi tam na początku nie wszedł, już wiem, że teraz będzie lepszy, bo dołożyłem sobie do niego kolejny wątek. To mogę już sobie totalnie usunąć kolumnę A i kolumnę B, żeby przypominać sobie, co w poszczególnych stacjach tam się działo. Czyli że przy drzwiach widziałem tego klona Naruto, była dynia, czyli klonidyna, czyli przy zlewie było działanie środko, od, od środ, ośrodkowe, przy lodówce było uwalnianie noradrenaliny. Potem mieliśmy brygadę RR Sedan, czyli, 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 czyli RR Sedacja. Działanie obwodowe, uwalnianie noradrenaliny znowu było. Przy umywalce był ten nasz Reimann, czyli uwalnianie oporu obwodowego, nadciśnienie tętnicze i wejście do salonu, tutaj mieliśmy objawy abstynencji. Mam nadzieję, że tutaj wszystko... Tak, wydaje mi się, że, że, że w porządku tutaj to powiedziałem. I tym sposobem 10 szybkich pojęć wdrożyliśmy sobie do naszego systemu pamięciowego. Ja trochę tak to zrobiłem na, na szybko, ale mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jak nie, to, to proszę o znak w komentarzu, postaram się, się coś wyjaśnić. Chciałem tylko po prostu pokazać moje spojrzenie na tę sprawę, bo oczywiście podejście Krzysztofa też jest bardzo fajne, natomiast warto znać różne podejścia. No i to będzie chyba na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten materiał wyda teraz się trochę prostszy. Tak jest generalnie moje podejście do, do tematu płacu pamięci w kwestiach takich uniwersyteckich, żeby uczyć się czegoś na studiach. Także to tyle. Dobrego popołudnia.